Namaste. Afidawit. Pisemne oświadczenie o prawdzie absolutnej, chronione przez zasadę życia i prawo do istnienia. Do wiadomości każdego, kto twierdzi, że sprawuje urząd, pełni funkcję, rolę, stanowisko. Zgodnie z jednolitym kodeksem handlowym UCC, paragraf 2 211, paragraf 1 201, podpunkt 33, paragraf 1 201, podpunkt 36. Przeczytaj uważnie te informacje i poproś swój zespół prawny o ich przejrzenie. W odniesieniu do operacji w dziedzinie fikcji prawnej Sławomir Szczepan-Cierocki, Sławomir Szczepan-Cierocki z dużych liter, w odniesieniu do bezpośredniej odpowiedzialności za szkody moralne i materialne wyrządzone homo vivo, zwanemu Sławomir Szczepan-Cierocki przez energetyczne dziedziczenie genetycznej linii dziedziczenia. W odniesieniu do operacji wykonywanych na mężczyznach i kobietach, którzy mimowolnie i bez świadomej zgody zostają włączeni w system fikcji prawnej i przekształceni w aktywa przez lub po postawieniu po raz pierwszy stopy na ziemi, w związku z bezpośrednim lub pośrednim udziałem w przestępstwie oszustwa proceduralnego poprzez niewłaściwe działania, w związku z udziałem w zbrodniach przeciwko ludzkości z systemów niewolnictwa stworzonych przez to oszustwo. Actio demni inficti. Jednolity kodeks handlowy UCC, paragraf 1 201 punkt 2, paragraf 1 201 punkt 8, paragraf 1 305 punkt 2 i paragraf 2 721. Homo est qui futurus est. Iuris executio non habet iniuriam. Hominum causa omne ius constitutu est. Ius gentium est quo gentes humanea utuntur. Ius naturale est quod natura omni animalia docuit. Nemo plus iuris ad alium transfere protest, quam ipse haberet. Justitia est habitus voluntatis. Iuris prudentia, habitus intellectus, quale est cum petitur talderi debet supreme voluntas potior habetut. Nemo potest ignorare lages tempus non est modus constituedi vel dissolvendi iuris. Siens non fraudetur nemo de domo sua extrahi debet, nemo debet lucrari ex aliano demno. Voluntas etiam si coacta, tamen voluntas est, ubi verba non sunt abigula, non est locus interpretationis. Principal agent doctrine według jednolitego kodeksu handlowego UCC, paragraf 1, 103. I kolejne wersje zawiadomienie przełożonego jest zawiadomieniem pracownika. Zawiadomienie pracownika jest zawiadomieniem przełożonego. Dla każdego, kto rzekomo ma pełnić tę rolę, pozycję lub urząd. Zgodnie z zasadami historii, prawa, każda w pełni legalna i wykonawcza osoba, która wykazuje się odpowiedzialną postawą społeczną, jest niniejszym zobowiązana do obalenia twierdzeń zawartych w niniejszym oświadczeniu. Punkt. Po punkcie, wszystkie punkty, w ciągu 15 dni poprzez inne prawidłowo uwierzytelnione oświadczenie pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo i oszustwo. Jednolity kodeks handlowy UCC 1309. W przypadku braku obalenia kwestii zawartych w niniejszym oświadczeniu, niniejsze oświadczenie uważa się za nieodrzucone. Niniejsze oświadczenie skierowane jest do każdego, kto twierdzi, że sprawuje urząd, pełni funkcję, rolę, stanowisko. Jednolity kodeks handlowy UCC 1201, 1201-27, 1201-34 i 1202. Pismo jest reprezentacją mowy i może stworzyć niepotrzebny dystans między źródłem a odbiorcą komunikacji. Pismo jest formą języka, systemem znaków, a więc narzędziem psychologicznym. Narzędzia te są środkami wewnętrznej aktywności, które wprowadzone do funkcji psychicznej, takie jak myśl, zmieniają ją jakościowo.
Jako psychologiczne narzędzie nabycie języka pisanego zmienia strukturę procesów poznawczych i prowadzi ludzi od myślenia praktyczno-sytuacyjnego do myślenia teoretyczno-konceptualnego i narracyjnego, implikując pojawienie się nowych, wyższych form myślenia. Semiotyczna mediacja, którą umożliwia pismo, tworzy epistemiczne, planistyczne, regulujące i komunikacyjne funkcje języka. Tak więc pisanie, jako czynność świadomie kierowana, pomaga nam uporządkować myślenie i wypracować nową wiedzę. Jednocześnie pisanie umożliwia nam wyrażenie idei i uczuć, którymi możemy dzielić się z innymi w czasie i przestrzeni. Język pisany jako system semiotyczny jest społeczny w tym sensie, że jest używany do celów społecznych. Jego główną funkcją jest to, że służy do komunikacji między ludźmi. W tym sensie język pisany, podobnie jak inne narzędzia mediacji, służy do wywierania wpływu na innych poprzez wyrażanie naszych idei, uczuć i emocji oraz przekazywanie naszego punktu widzenia. W tej perspektywie teoretycznej język pisany jako instrument mediacji semiotycznej zakłada ciągły dialog ze słowami i wypowiedzianymi innych osób. Pisarz odpowiada wspierająco, obszernie lub sprzecznie na echa innych głosów, które są wyraźne lub ukryte, w jego własnym głosie. Biorąc pod uwagę odbiorców, pisarz oczekuje odpowiedzi, zrozumienia lub interpretacji swojego tekstu. Pisarz odpowiada i jest odpowiadany, swoim tekstem dodaje kolejne ogniwo do łańcucha dialogicznych rezonansów. Motyw jest początkowym i przewodnim czynnikiem procesu i wyłania się, gdy pisarz je jasno rozumie zadanie. Motyw może pojawić się jako reakcja na czynniki zewnętrzne lub jako chęć wyrażenia przez pisarza idei lub szeroko pojętej idei. Komunikacja, której nie da się wyrazić w codziennej komunikacji ustnej z oczywistych względów semantyczności, złożoności i terminowości argumentacji. Jednolity kodeks handlowy, paragraf 1, 201, podpunkt 43. Prawo naturalne, definiowane jako praktyka prawa naturalnego, stanowi moralną podstawę wszystkich istniejących kodeksów prawnych na świecie i jest w dużej mierze promulgowane ustnie, jednakże dla społeczności w okresie przejściowym. Niektóre zastosowania prawa naturalnego mogą wymagać formy pisemnej, a nawet te mogą, ale nie muszą zawierać wersję ustną. Jednolity kodeks handlowy, paragraf 1, 201, podpunkt 19. Faktem jest, że ja, Sławomir Szczepan Cierocki, deklarujący z mocą twórczą i z wyraźnym zastrzeżeniem praw, obiecałem i wykonałem każdą usługę żądaną lub oferowaną przez drugą stronę bez względu na jakiekolwiek zastrzeżone prawa. Faktem jest, że w moim odwiecznym bycie, mocą i łaską suwerennej duszy, jestem wieczną istotą wcieloną w ciało, z ciała, kości, wnętrzności, krwi, świadomości, ontologicznie rozumnego umysłu i że ontogenetycznie jestem żywą istotą, która rozpoznaje samo stworzenie. Faktem jest, że przyszedłszy na ten świat jako żywy homo, zamierzam działać pokojowo dla dobra współistnienia żyjących mężczyzn i żyjących kobiet, z mocnym zamiarem nienaruszania pokoju, że ta deklaracja jest komunikacją w ramach prawa naturalnego, nieodłącznego i niezbywalnego dla każdego żyjącego mężczyzny i lub kobiety, że dzięki mojemu prawu do samostanowienia ta deklaracja jest projekcją czystego sumienia i wolnej woli, wywodzących się z mojej indywidualnej i niezmiennej znajomości prawa naturalnego. Faktem jest, że prawo naturalne jest zestawem uniwersalnych warunków, niestworzonych przez żadnego żyjącego mężczyznę czy kobietę, które są wiążące i niezmienne i które rządzą konsekwencjami zachowań istot posiadających zdolność do holistycznej inteligencji. Że prawo naturalne rządzi behawioralnymi wyborami zbiorowej lub kolektywnej wolnej woli całych populacji i manifestuje konsekwencje zachowań,
które wybieramy, że konsekwencje, jakie ponosimy, zawsze zależą od tego, czy wybrane przez nas zachowanie jest moralne czy niemoralne, słuszne czy niesłuszne, prawidłowe czy nieprawidłowe, że wszyscy mamy wolną wolę w wyborze naszego zachowania i że nie jesteśmy odizolowani od moralnych konsekwencji naszych wyborów dotyczących zachowania. Faktem jest, że prawo naturalne jest zestawem praw, które działają w niewidzialnej lub niefizycznej sferze i dlatego mogą być uważane za ukryte lub okultystyczne prawa natury, osadzone w tkance rzeczywistości, jak grawitacja czy elektromagnetyzm. Że ludzie muszą przyjąć znacznie szerszy światopogląd, aby rozpoznać i zaakceptować istnienie i działanie tych praw. Ponieważ dynamika ta działa w sferze niefizycznej, że zrozumienie prawa naturalnego nie jest w żaden sposób systemem wierzeń czy religią, że mechanizmy prawa naturalnego mogą być odkryte i zrozumiane poprzez ich obserwowalne, mierzalne i powtarzalne efekty w naszym świecie. Że zrozumienie prawa naturalnego jest nauką o moralności oraz że wiara lub niewiara w nie jest całkowicie nieistotna, czy ktoś wierzy w te prawa, czy nie, jako że istnieją one tak samo pewnie jak każde inne prawo fizyczne, takie jak prawo naturalne znane jest również jako prawo moralne, prawo kosmiczne, prawo uniwersalne, prawo duchowe, prawo przyczyny i skutku, konsekwencjalizm, złota reguła i karma, oraz że jego rezultaty są namacalne, oczywiste i niezaprzeczalne, niezależnie od tła kulturowego, języka czy idiomu, w którym się do niego odwołujemy. Faktem jest, że zrozumienie prawa natury ma zasadnicze znaczenie dla ludzi dążących wspólnie do życia w wolności i pokoju. Oraz że prawo natury określa konsekwencje wyborów behawioralnych całego społeczeństwa w zależności od tego, czy ich zachowanie jest moralne, czy też nie. Oraz że istotne jest, aby ludzie wiedzieli ponad wszelką wątpliwość, jaka jest rzeczywista różnica pomiędzy zachowaniem poprawnym a niepoprawnym. Faktem jest, że prawo to czyn, który nie wyrządza krzywdy innej czującej istocie, że czyny takie jak morderstwo, napaść, gwałt, rabunek, włamanie, przymus i świadome kłamstwo są sprzeczne z prawem, że analizując każdy z tych czynów sprzecznych z prawem możemy zauważyć, że wszystkie one są odmianą kradzieży. Faktem jest, że morderstwo jest kradzieżą życia, które nie jest naszym prawem, że napaść jest kradzieżą dobra innego życia, bez naszego prawa do tego, że gwałt jest kradzieżą wolnej woli innego życia dla seksualnego zjednoczenia, że rabunek jest kradzieżą własności innego życia, wtargnięcie jest kradzieżą bezpieczeństwa, które jest pod panowaniem innego życia, przymus jest kradzieżą wolnej decyzji innego życia przez siłę lub zastraszenie, a świadome kłamstwo jest kradzieżą niezbędnych informacji, które negatywnie wpływają na zdolność innego życia do podejmowania świadomych decyzji. Faktem jest, że powyższe niemoralne zachowania są właśnie definicją przemocy oraz że przemoc jest inicjatywą agresywnego postępowania wobec innych czujących istot. Faktem jest, że powyższe niemoralne zachowania są pogwałceniem prawa naturalnego, ponieważ naruszają one przyrodzone prawa innych czujących istot. Faktem jest, że zasada nieagresji jest jedną z głównych zasad prawa naturalnego. Zasada ta oznacza, że jest moralnie niewłaściwe, aby popełnić agresję lub przemoc wobec innych czujących istot. Faktem jest, że zasada samoobrony przed przemocą jest wrodzonym prawem wszystkich świadomych istot do obrony przed aktami przemocy skierowanymi przeciwko nim, a zatem jest aktem naturalnej samoobrony i nigdy nie powinna być uznawana za przemoc. Faktem jest, że zachowania, które powodują krzywdę innych świadomych istot, są działaniami niemoralnymi, i że żadna jednostka nie ma prawa do podążania za działaniami, które powodują krzywdę innych świadomych istot
I dlatego niemożliwe jest przeniesienie nieistniejącego prawa jako istniejącego prawa na inną jednostkę lub grupę i przekształcenia złego działania w dobre działanie. Faktem jest, że każda świadoma istota ma dokładnie takie same wrodzone prawa naturalne i nie ma wyjątków od tej reguły. Dla jednostek w rządzie, policji, wojsku czy jakiejkolwiek innej instytucji społecznej. A to oznacza równość w świetle prawa naturalnego. Faktem jest, że legalność to nie to samo co moralność. Że prawa stanowione przez człowieka są z definicji zbędne, a więc niepotrzebne w porównaniu z naturalnymi prawami moralności. Że prawa stanowione przez człowieka są sprzeczne z prawem naturalnym, a więc złe i niemoralne i nigdy nie mogą być prawnie i moralnie wiążące dla kogokolwiek, ponieważ fakt, że coś jest legalne lub nielegalne, nie czyni tego moralnym lub niemoralnym. Faktem jest, że uznajemy powyższe pozwala nam właściwie zrozumieć, że jakakolwiek tak zwana ludzka władza jest moralnie nielegalna, ponieważ nie jest dobrowolna i opiera się na przymusie i sile, co jest właśnie niemoralnym zachowaniem. Faktem jest, że władza państwowa jest bezprawną, stworzoną przez człowieka konstrukcją, że system przekonań, który mówi, że niektórzy ludzie mogą w jakiś sposób mieć prawomocną władzę nad innymi lub że niektórzy ludzie mają więcej lub mniej praw niż inni, jest jedną z głównych przyczyn bezprecedensowego cierpienia i śmierci w naszym świecie. Faktem jest, że władza jest i zawsze była błędnym, iluzorycznym, bezprawnym i niemoralnym roszczeniem, które niestety jest akceptowane i w które wierzy większość ludzi z absolutną religijną żarliwością. Że delegowanie władzy na polityków, policję, wojsko jest z natury i moralnie bezprawne i nie może być dokonywane na podstawie natury. Że niemożliwe jest nadanie lub przyznanie komukolwiek prawa cytatu, którego nikt nie posiada jako jednostka i że opodatkowanie jest w związku z tym przymusową kradzieżą pod groźbą przymusu i przemocy. Faktem jest, że prawa stanowione przez człowieka, które są moralnie sprzeczne z prawem naturalnym, są moralnie bezprawne i dlatego nie są moralnie wiążące. Że jedynymi prawowitymi interakcjami międzyludzkimi są te, które są całkowicie dobrowolne, pod warunkiem, że wszystkie strony się na nie zgadzają. Że prawa stanowione przez człowieka, włączając w to te, które nakazują i zakazują zachowania, takie jak zakazy, podatki i licencje, wcale nie są dobrowolne, ponieważ są one zobowiązaniami do posłuszeństwa, które zawsze poparte są groźbą przemocy lub faktycznymi aktami przemocy. Faktem jest, że prawa tworzone przez człowieka są arbitralnymi dekretami klasy rządzącej, która nazywa siebie rządem, która wierzy, że ma magiczne prawo do rządzenia, która wierzy, że ma poddanych, ludzi, którzy żyją pod jej tak zwaną jurysdykcją, którzy wierzą, że mają moralny obowiązek wypełniania arbitralnych nakazów owej klasy rządzącej zwanych prawami. Faktem jest, że taki system opiera się na przymusie, przemocy i niemoralnym zachowaniu, a jego celem jest podporządkowanie zachowań ludzi życzeniom klasy rządzącej. Pozwala zrozumieć niewzruszoną prawdę, że termin rząd jest po prostu eufemizmem dla niewolnictwa. Że niewolnictwo istnieje wtedy, gdy pewne jednostki przywłaszczają sobie ciała lub owoce pracy innych i czynią ich swoimi poddanymi poprzez siłę i przymus. Że niewolnictwo może istnieć jawnie, kiedy zniewoleni są trzymani w fizycznej niewoli, a cała ich praca jest konfiskowana. Że niewolnictwo może istnieć w formie ukrytej, kiedy manipulacja psychiczna jest wykorzystywana do legitymizacji lub usprawiedliwienia, zastraszania i przemocy w celu utrwalenia niemoralnych warunków, w których ludzie są niesprawiedliwie przetrzymywani. Faktem jest, że istnieje powód, dla którego ludzkie niewolnictwo trwa bez końca i że ten niemoralny stan ludzki jest utrzymywany przez klasę rządzącą poprzez manipulowanie ludźmi w stan niewiedzy i dezorientacji,
co do rzeczywistej różnicy pomiędzy poprawnym i niepoprawnym zachowaniem. Że różnica pomiędzy poprawnym i niepoprawnym zachowaniem jest obiektywna, co oznacza, że nie jest ona oparta na ludzkich spostrzeżeniach czy opiniach i że przeciwnie, ta różnica w zachowaniu istnieje w naturze, czysta i niezależna od subiektywnego ludzkiego spostrzeżenia czy opinii. Faktem jest, że moralność nie opiera się na uczuciach, religii, wierzeniach, miejscu, czasie, ani na upodobaniach i kaprysach ludzkich praw, które nie mają wpływu na prawdziwą moralność, że to, co jest moralne w jednym miejscu i czasie, jest moralne we wszystkich miejscach i czasie i że wiedza o tej obiektywnej różnicy między poprawnym a niepoprawnym zachowaniem nazywa się sumieniem, że wiedza jest wiedzą o tym, czy dane zachowanie szkodzi, czy nie szkodzi innym. Także wiesz, czy jest ono poprawne, czy niepoprawne. Problem polega na tym, że większość ludzi nie posiada tej wiedzy lub jest w tej kwestii skrajnie zdezorientowana, że właściwe działanie jest moralne, a niewłaściwe działanie jest niemoralne, że to podstawowe zrozumienie jest często nieprzyjęte, że ludzie nie mogą decydować o tym, czym jest moralność, że moralność opiera się na tym, czy dane działanie powoduje szkodę, czy nie, ponieważ istnieje ta nieodłączna dynamika w świecie przyrody. Faktem jest, że przyrodzone prawa istot ludzkich są ich niezbywalnym i uniwersalnym prawem naturalnym, którego nigdy nie można się zrzec, ani uchylić przez żaden ludzki akt lub proces. Że nasze prawa pochodzą z natury, co oznacza, że są one preegzystujące i nieodłączne od samego stworzenia. Że po tysiącach lat ludzkiej cywilizacji większość ludzi nie rozumie tej odwiecznej prawdy, że jako istoty ludzkie powinniśmy świadomie wybierać właściwe działania, aby honorować i respektować prawa innych tak, aby nie wyrządzali nam krzywdy oraz traktować ich z takim samym szacunkiem, z jakim sami spodziewamy się być traktowani, a nie okradać z życia, dobrobytu, własności, praw czy wolnej woli innych. Faktem jest, że prawdziwe, słuszne działanie jest w najlepszym wypadku omijane, a w najgorszym celowo ignorowane, że prawo wolności określa stan wolności lub niewolnictwa całych populacji istot, które mają zdolność rozumienia obiektywnej różnicy między moralnym a niemoralnym postępowaniem. Że naturalne prawo wolności stwierdza, iż społeczeństwo, które staje się zbiorowo bardziej moralne, staje się również zbiorowo bardziej wolne, a społeczeństwo, które staje się zbiorowo bardziej niemoralne, staje się również zbiorowo bardziej zniewolone. Faktem jest, że wolność lub zniewolenie całego społeczeństwa zależy od tego, czy to społeczeństwo jako całość zachowuje się moralnie czy niemoralnie. Ponieważ większość ludzi nadal nie zna obiektywnej różnicy między właściwym a niewłaściwym zachowaniem i nieustannie dokonuje sądów wartościujących niezgodnych z prawem naturalnym. Faktem jest, że coraz więcej ludzi działa w ignorancji praw natury. To zachowanie staje się podstawowym źródłem nieładu i chaosu w naszym społeczeństwie jako całości. Że wraz z wzrostem całokształtu moralnych i zachowań społeczeństwa wzrasta całkowita wolność jego członków, że wraz ze spadkiem całokształtu moralnych zachowań społeczeństwa maleje całkowicie wolność jego członków. Faktem jest, że w miarę wzrostu moralności wzrasta wolność, a w miarę spadku moralności wolność maleje, że wolność człowieka zależy od zdrowych sądów wartościujących, którymi kieruje się moralność oparta na prawie naturalnym, obiektywnej wiedzy o różnicy między zachowaniem właściwym a niewłaściwym. Faktem jest, że relatywizm moralny utrzymuje przekonanie, że nie ma obiektywnej różnicy między poprawnym i niepoprawnym zachowaniem. Relatywizm moralny zakłada, że moralność jest względna lub subiektywna, co oznacza, że poprawne i niepoprawne może się zmienić w zależności od miejsca i czasu, zgodnie z ludzkim postrzeganiem, opiniami, gustami, pragnieniami i preferencjami. Że relatywizm moralny to wiara, że ludzie mogą arbitralnie decydować, co jest poprawne, a co niepoprawne,
i że sami mogą stać się arbitrami moralnego i niemoralnego zachowania w oparciu o swoje gusta i preferencje w danym miejscu i czasie. Faktem jest, że jest absolutnie koniecznym, aby ludzkość zdała sobie sprawę, że moralność jest obiektywna i zdecydowana. Zdecydowanie nie bazuje na ludzkich spostrzeżeniach i opiniach. Że istnieje obiektywna różnica w naturze pomiędzy moralnym i niemoralnym postępowaniem. Że moralne postępowanie nie wyrządza innym żadnej krzywdy, podczas gdy niemoralne postępowanie wyrządza krzywdę. Oraz że ta dynamika istnieje w nas samych i jest nieodłączna od świata naturalnego. Że relatywizm moralny panujący w społeczeństwie ludzkim do dnia dzisiejszego jest jedną z głównych przyczyn utrwalenia niewolnictwa jako obecnego stanu ludzkości. Ponieważ zgodność ludzkiego zachowania z prawem naturalnym zależy od znajomości obiektywnej różnicy między zachowaniami prawidłowym i nieprawidłowym. Faktem jest, że większość członków społeczeństwa akceptuje, iż te obiektywne różnice nie są prawdziwe, że społeczeństwo nigdy nie może zachowywać się świadomie i dlatego nigdy nie może być prawdziwie wolne. Że prawdziwa wolność nigdy nie może istnieć w społeczeństwie, które przyznaje relatywizm moralny, w którym ludzie wierzą, że nie ma obiektywnej różnicy pomiędzy prawidłowym a nieprawidłowym zachowaniem. Że wiedza obiektywnej różnicy między właściwym i niewłaściwym zachowaniem oraz późniejszy wybór, by postępować właściwie, a nie niewłaściwie, jest podstawową bazą dla przejawienia się warunku wolności. Faktem jest, że jeśli ludzie wyeliminują tę postawę, ogłaszając, że nie istnieje obiektywna moralność, nigdy nie będą w stanie zamanifestować w swoim życiu stanu prawdziwej wolności. Że zrozumienie obiektywnej prawdy moralnej pomoże ludzkości uznać podstawowy błąd wiary w prawomocność ludzkiego autorytetu i rządu i że w ten sposób ludzkie interakcje mogą stać się dobrowolne i wolne od niemoralności, przemocy i spójności. Faktem jest, jeśli chcemy świata opartego na prawdziwej wolności, musimy zrozumieć, że prawda jest niezależna od naszego postrzegania i że istnieje obiektywna moralność, którą możemy rozpoznać, kiedy ludzie nauczą się prawdziwej różnicy między właściwym a niewłaściwym zachowaniem. Ludzkość może stać się i pozostać wolna, że ludzkość pozostanie zniewolona, jeśli ludzie nadal będą odrzucać tę wiedzę i nadal będą akceptować takie przekonania jak autorytet i relatywizm moralny, że wszyscy ludzie mają wolną wolę, by zachować się niemoralnie, umożliwiając w ten sposób i utrwalając system oparty na przemocy, koherencji i relatywizmie moralnym, kontynuując drogę niewolnictwa, na której nasze przyrodzone prawa będą kradzione jedno po drugim. Faktem jest, że wszystkie istoty ludzkie mają wolną wolę, aby wybierać pomiędzy moralnym i niemoralnym zachowaniem. Że my jako ludzie mamy wybór i możemy użyć naszej wolnej woli, aby zmienić nasze zachowanie i uczynić je zgodnym z prawem naturalnym poprzez wybór moralnie poprawnych działań, akceptując zasady moralne prawa naturalnego i tworząc społeczeństwo, w którym życie, prawa i wolność każdej jednostki są szanowane i chronione, ponieważ uznajemy naszą wrodzoną suwerenność i suwerenność wszystkich świadomych istot. Że prawo wolności będzie manifestować naszą rzeczywistość w każdym kierunku w oparciu o nasze wspólne moralne wybory. Że nasze wspólne ludzkie doświadczenie na Ziemi jest zbiorowo tworzone i określane przez jakość zbiorowego ludzkiego zachowania, i że pokazuje to efekt prawa naturalnego jako rezultat zachowania na planie fizycznym. Faktem jest, że nasze oparte na wolnej woli zachowanie działa na tym, co nazywamy poziomem przyczynowości, ponieważ nasze zachowanie jest podstawową przyczyną fizycznych manifestacji, które występują w świecie jako jego konsekwencja. Że konsekwencje i skutki wszystkich zachowań materializują się na poziomie skutków, które składają się na wspólną ludzką sytuację, z którą wszyscy musimy żyć. Że nasze wspólne myśli o moralności i przekształcają się w powszechne zachowanie naszego gatunku,
a to zachowanie przekształca się następnie w warunki, wyniki i konsekwencje. I że w związku z tym naprawdę zbieramy to, co się jemy. Że niewłaściwe działanie nigdy nie może tworzyć dobra i harmonii, a właściwe działania nigdy nie może być pogwałceniem praw. Faktem jest, że 2 plus 2 nigdy nie będzie 5 i że jabłko, które spada z drzewa, nigdy nie spada w górę, że nasze zachowanie tworzy nasze okoliczności, że ta dynamika może być obserwowana wielokrotnie i że jej działanie jest znane dzięki tym obserwacjom, że badanie tej dynamiki w społeczeństwie ludzkim jest nauką o konsekwencjach behawioralnych, że wszystkie żywe istoty posiadają sobie jako przyrodzone prawo i dlatego mają naturalne prawo do korzystania z własnej wolnej woli, aby żyć w suwerenności, wolnej od powodowania krzywdy lub przymusu ze strony innych istot ludzkich. Przepraszam. Faktem jest, że zasady wolności i praw człowieka stanowią podstawę moralności i są regulowane przez duchowe prawa konsekwencji zachowań oraz że wszystkie naruszenia tych zasad są działaniami niepoprawnymi, chaotycznymi, które są w bezpośredniej opozycji do generalnej, do generatywnej i samoporządkującej się dynamiki prawa naturalnego, tak jak zostało to zaprojektowane przez samo stworzenie. Że choć niektórzy mogą próbować to robić, praw tych nie da się ostatecznie obejść, zmienić, przekierować lub odwrócić, aby służyły ludzkim zachciankom i pragnieniom. Że wybór poszanowania naturalnych praw i suwerenności innych istot jest zgodny z prawem duchowym i że wybór ten stwarza warunki do manifestacji wolności na Ziemi, że wybór niewłaściwych działań, które bezpośrednio naruszają te prawa, spowoduje jedynie manifestację chaosu i cierpienia. Faktem jest, że ludzkie zachowania manifestują się zbiorowo w naszej fizycznej rzeczywistości w oparciu o wolny wybór ludzkości. Aby działać w harmonii z prawem naturalnym i w ten sposób stworzyć warunek wolności lub działać w opozycji do prawa naturalnego i w ten sposób stworzyć warunek ludzkiego zniewolenia. Wspomniane wyżej uniwersalne, moralne i duchowe prawa wszechświata rządzące całą ludzkością będące nauką prawa naturalnego. Faktem jest, że brak poszanowania prawa naturalnego i pogarda dla praw człowieka doprowadziły do barbarzyńskich czynów, które wstrząsają sumieniem ludzkości, a dążenie do świata, w którym człowiek może żyć bez strachu i cieszyć się wolnością, wyrażania sumienia zostało ogłoszone jako najwyższy cel ludzkości. Faktem jest, że od początku lat 60. rządy stanowe, w większości specjalnie tworzone osoby prawne z dużymi literami, wydają akty urodzenia osobom o fikcyjnych, pisanych wielkimi literami nazwach prawnych. Że nie jest to prawna rejestracja fizycznych narodzin, ale narodziny nazwy prawnej pisanej wielkimi literami. Że akt urodzenia jest stworzony przez rząd dokumentem własności dla ich nowej własności, to jest. To znaczy, dokument dla osoby sztucznej o nazwie prawnej, której imię i nazwisko pisane wielkimi literami odzwierciedla jej prawdziwe imię i nazwisko, że akt urodzenia czyni nowe imię i nazwisko pisane wielkimi literami prawem morskim, tak jak dokowany jest statek i jest to statek państwowy. Faktem jest, że oficjalne państwa świata lub i oficjalne instytucje świata żerują na żywych mężczyznach i kobietach poprzez oszukańcze mechanizmy rejestracji stworzone na podstawie fałszywej, podwójnej tożsamości, poprzez zmuszanie matki do podpisania rejestru żywego urodzenia jako informatora, przy czym matka działa jako powiernik i przekazuje dziecko państwu, a w końcu rezygnuje z naturalnej, suwerennej odporności homo vivo, która jest niezbywalna zgodnie z prawem naturalnym. Faktem jest, że osoba sztuczna jest fikcyjnym tworem państwa i dlatego jest kontrolowana przez państwo. Legalna osoba fizyczna, jak nazwa państwa, pracownikiem, sługą, franczyzobiorcą, dłużnikiem,
gwarantem odpowiedzialności związanym prawem państwowym, ustawami, projektami ustaw, rozporządzeniami i instrumentami prawnymi, które są warunkami tego państwa, że fikcyjna jednostka państwowa ma status, podczas gdy żyjący mężczyzna i kobiety z krwi i kości mają pozycję, że sztuczna osoba nie ma żadnego statusu, że cała koncepcja fikcyjnych bytów jest abstrakcją umysłu, jest iluzją, która zależy wyłącznie od Twojej zgody, że fikcje prawne są martwe i dlatego jest nienaturalne, aby żyjący mężczyzna lub kobieta dołączyli do fikcji. Jest to śmiertelne zepsucie życia. Faktem jest, że oszustwa i korupcja są zbyt głębokie i mają wpływ na całym świecie, że twórcy prywatnego systemu bankowego, jaki znamy od prawie 100 lat, poprzez system prywatnych pieniędzy na użytek publiczny, wydrążyli swój własny twór, napędzani własną chciwością do tego stopnia, że system imploduje sam w sobie, że lichwiarska bankowość jest po prostu niewolnictwem, że lichwiarska bankowość jest zbrodnią przeciwko ludzkości. Faktem jest, że bankowość dotyka każdego sektora gospodarki, każdej żywej istoty, każdego mężczyzny i kobiety, każdej osoby, każdego działania na planecie, że skutki są globalne i systemowe, że system bankowy w swojej obecnej formie nie może przetrwać wykładniczego i nieustającego przebudzenia zbiorowej świadomości jako nieodłącznej siły, która równoważy niesprawiedliwość. Faktem jest, że daremne jest przekształcanie sprawców niedobrowolnego poddaństwa w substancję poprzez ich osobisty majątek, aby uniknąć ostatecznego wezwania sprawiedliwości, ponieważ takie przekształcenie jest już należycie uznane jako uzyskane za pomocą nieczystych pieniędzy, pieniędzy wytworzonych przez niewolnictwo, które było praktykowane od niepamiętnych czasów. Faktem jest, że twórcy Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystują niczego nie podejrzewających ludzi do wdrażania poprzez celowe kłamstwa, przymusu, ucisk i istotną eksploatację ekonomiczną części planu realizującego elitarne interesy ekonomiczne podboju i dominacji. Przemoc w ramach ukrytego i zmieniającego się do dziś modelu historycznego, realizującego strategię absolutnego zniewolenia żywej istoty ludzkiej poprzez mechanizmy imperialistyczne, korupcję i kupczenie wolą, oszukańczą władzą i kradzież własności na skalę globalną. Faktem jest, że fikcja prawna Rzeczpospolita Polska czerpie korzyści z tego oszustwa, fałszowania tożsamości żyjących mężczyzn i żyjących kobiet i utrwala dehumanizację, która jest związana wyłącznie z zastąpieniem rejestru aktu urodzeń, dowodu osobistego, dowodu tożsamości, paszportu et similia. Faktem jest, że twórcy każdej instytucji, korporacji posiadają numer DUNS w amerykańskiej SEC, wykorzystują niczego nie podejrzewających ludzi do realizacji poprzez celowe kłamstwa, przymus, ucisk i istotną eksploatację ekonomiczną części planu, które jest zgodne z ekonomicznymi interesami elit w zakresie podboju i dominacji. Przemoc w ramach ukrytego i zmieniającego się do dziś modelu historycznego, realizującego strategię absolutnego zniewolenia żywej istoty ludzkiej poprzez mechanizmy imperialistyczne, korupcję, kupczenie wolą, oszukańczą władzę i kradzież własności na skalę globalną. Faktem jest, że fikcja prawna każdej instytucji, korporacji czerpie zyski z tego oszustwa polegającego na sfałszowaniu tożsamości żyjącego mężczyzny i żyjącej kobiety i utrwala dehumanizację, która działa wyłącznie poprzez zastąpienie w rejestrze aktu urodzenia dowodu osobistego paszportu et similia. Faktem jest, że twórcy Polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiego Ministerstwa Zdrowia, Polskiego Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Polskiego Ministerstwa Obrony o numerach DUNS,
et similia używają niczego niepodejrzewających ludzi do wdrażania poprzez celowe kłamstwa, przymus, ucisk i istotną eksploatację ekonomiczną część planu, który realizuje interesy ekonomiczne elit, podboju i dominacji, przemoc w ramach ukrytego i zmieniającego się do dziś modelu historycznego, realizującego strategię absolutnego zniewolenia żywej istoty ludzkiej poprzez mechanizmy imperialistyczne, korupcję i kupczenie wolą, oszukańczą władzę i kradzież własności na skalę globalną. Faktem jest, że wymuszanie jest przestępstwem przeciwko mieniu, z przestępstwem groźby warunkowej, że przestępstwem wymuszenia jest każda forma podporządkowania sobie żyjących mężczyzn i kobiet, przez którą są oni zmuszani do czegoś, co nie jest zgodne z etyką lub z ich własną godnością jako osób dotkniętych. Że w wymuszeniu atakuje się nie tylko własność jako dobro chronione, ale także dobra duchowe i materialne, które są znieważane poprzez zastraszanie lub użycie siły, takie jak samo prawo do życia i wolność. Faktem jest, że to oszustwo jest stworzone poprzez zarejestrowaną reprezentację fonetycznej energii genetycznej w piśmie, gdzie żywa istota ludzka staje się przedmiotem spekulacyjnego handlu przez trzecie i nieznane strony, poprzez co oszukańcze duplikowanie tożsamości przez prywatny korporacyjny trust, który doszedł do władzy przez ignorancję i bez uzasadnionej rzeczywistej dobrowolności lub wyraźnej świadomej zgody, co jest tworzeniem fikcji prawnej istoty ludzkiej, aktem pogwałcenia wolnej, świadomej woli. Faktem jest, że żywa istota ludzka z krwi, kości, ducha, która jest oszukiwana i ekonomicznie zmuszana do mimowolnego uczestniczenia jako ofiara w tym oszustwie niewolnictwa, jest pokrzywdzona pomimo całkowitej i publicznie widocznej nieważności prawnej tych fikcji. Fikcja prawna, firma, korporacja jest pogwałceniem wolnej i świadomej woli człowieka. Fikcja prawna, firma, korporacja nie zaprzestała popełniania tego oszustwa, które narusza przyrodzone prawa człowieka przez zagrożenie jego prawa do życia i wolności. Faktem jest, że istnieje absolutny i nieokiełznany precedens dla natychmiastowego zniesienia i zakończenia owych mechanizmów niewolnictwa tamże. Deklaracja faktów, dokument złożony UCC o numerze 20-12-12-79-14 28 listopada 2012 roku oraz True Bill Washington DC UCC dokument 20-12-11-47-76 złożony w 24 października 2012 roku. Culpa caret, quis quid, sed prohibare non potest. Alienis celeris ponem poenam nemo sentiat. Clandestina ins injusta preesumuntur. Oświadczam, że ja, składający niniejszą deklarację, istniejący i nazwany przez energię mojego dziedzicznego rodu Sławomir Szczepan Cierocki, homo vivo in spiritus, jestem świadomie i pod karą krzywoprzysięstwa odpowiedzialny przed komunikującymi się i z uwzględnieniem wszystkiego, co jest do rozważenia w tym związku, że powszechne zrozumienie tych praw i wolności ma zasadnicze znaczenie dla pełnego wywiązania się z tego zobowiązania niniejszym, zapisuję końcowe stwierdzenie tego pisma, pisemnego oświadczenia o prawdzie absolutnej wraz z punktami do obalenia. Z dniem 28 listopada 2012 roku na mocy wiecznych, uniwersalnych i międzynarodowych dokumentów stworzonych przez pracę The One People Public Trust 1776, w skrócie OPPT 1776, w tym dokumentów UCC numer 2013-03-2035, numer 20-12-12-79-14, numer 20-12-12-78-10, numer 20-12-12-78-54 oraz numer 20-12-12-79-07. W wieczności
w dokumencie o numerze 20.00.04.31.35. Również należycie zarejestrowanych w Public Record of the Washington District of Columbia, USA, pod niniejszym linkiem. All referimet without prejudice nunc pro tunc preaterea preterea the private corporation United States of America, United States, state of, and international equivalents and with it all jurisdiction documents, etc. All purporting to have already existed are null and void duly. Annulet per iu queze zwolnienie banków na papierze, numer referencyjny Trubil, Washington DC, UCC, dokument o numerze 20.12.11.47.76 z dnia 24 października 2012 oraz poprzedzające i następujące. Są one nieważne, bezwartościowe lub unieważnione w przypadku jakichkolwiek działań konstytucyjnych, w tym działań pozornego rządu prywatnej korporacji Rzeczpospolita Polska Republic Poland of, zarejestrowanej w CIK, Giełda Papierów Wartościowych, pod numerem 00000793012 et similia et idem sonans, w tym wszelkie jego skróty idem sonans lub inne formy prawne, w tym, ale nie wyłącznie, wszystkie rodzaje praw, zwane również jako kodeks cywilny, kodeks karny, procedura cywilna, procedura karna, kodeks drogowy i tym podobne, finansowanych i administracyjnych, a w nich wszystkich powiązanych urzędników, w tym wszelkich urzędników, w tym urzędników publicznych, wszystkich organów ścigania, pracowników administracji publicznej, wykonawcę, umowy, regulaminy, członków związku, regulamin oraz wszelkie umowy i porozumienia w nich zawarte, a także zawarte w nich orzecznictwa zawodowe, tytuły, tytuły akademickie, zabronienia lub upoważnienia w przypadku, gdyby w konsekwencji tego działania podjęły lub zostały podjęte działania. Powyższe deklaracje stanu faktycznego, dokument UCC o numerze 20.12.12.79.14, włączony i zidentyfikowany w tym zapisie tutaj, potwierdzony i ponownie zdefiniowany, pozostaje niepodważony i istnieje jako absolutna prawda, prawda w handlu i w byciu, zapisany w publicznym zapisie pod linkiem, jako rozporządzenie uniwersalnego prawa ważne w i dla całego świata. Ponadto odnosimy się do oświadczenia i zarządzenia, oryginalna sygnatura akt UCC, dokument o numerze 20.12.09.60.74 z 9 września 2012 roku, należycie potwierdzona i ratyfikowana przez Commercial Bill UCC, dokument 20.12.11.45.86 i True Bill UCC, dokument o numerze 20.12.11.47.76, który ustalił, że ochotnicy wśród wojskowych powinni zatrzymać i aresztować wszelkie i wszystkie istoty cielesne, ich agentów, urzędników i innych wykonawców, niezależnie od miejsca zamieszkania, z wyboru, posiadających, operujących, wspomagających systemy zarządzania prywatnymi środkami pieniężnymi, systemy wydawania, pobierania, egzekwowania prawa, stosujący system niewolnictwa przeciwko obywatelom niezliczonych państw oraz zabezpieczyć powyższe osoby, dopóki kolejny nakaz nie zostanie prawomocnie wydany przez niżej podpisanych, oraz przejąć wszystkie systemy zarządzania prywatnymi środkami pieniężnymi, systemy śledzenia, przekazywania, wydawania, pobierania, egzekwowania prawa, które utrzymują system niewolnictwa oraz wszelkie inne systemy przedpłacone przez obywateli państw bez ich wiedzy i zgody, oraz zabezpieczyć powyższe, dopóki kolejny nakaz nie zostanie prawomocnie wydany przez niżej podpisanych. Wszystkie istoty stworzone przez Stwórcę będą wspierać wymienione tutaj służby publiczne we wdrażaniu, ochronie, zachowaniu i wypełnianiu nakazu za pomocą wszelkich możliwych środków danych przez Stwórcę oraz stworzonych w ramach pełnej osobistej odpowiedzialności. Teraz
Pozwani, respondenci, odpowiednio poinformowani, działają wyłącznie na własną, nieograniczoną odpowiedzialność osobistą i majątkiem własnym. Każdy jako indywidualny podmiot, w przeciwieństwie do osoby fizycznej, osoby prawnej, urzędnika publicznego, et simila et idemsonans, bez korporacyjnej rządowej siatki bezpieczeństwa, bez żadnego immunitetu. Respondenci odpowiadają za szkody pośrednie i bezpośrednie według prawa handlowego Uniform Commercial Code, UCC. Jedyna jeszcze ważna forma prawna, zachowana i chroniona przez postanowienie publiczne UCC, paragraf 1, punkt 103 i kolejne akta, na każdym i jakikolwiek rodzaj bezprawnego postępowania i niezgodne z prawem, które spowoduje jakąkolwiek szkodę i lub utratę każdej homo vivo w odróżnieniu od jednostki eksterytorialnej, przedstawiciela prawnego, LR, osoby ludzkiej, istoty ludzkiej, osoby fizycznej, fikcji prawnej, obywatela, użytkownika, pacjenta, jednostki, osoby prawnej, podmiotu prawnego i celem zarzutów prawnych et similia et idemsonans. Wraz z uszczerbkiem psychofizycznym i materialnym pochodzącym z zatrzymania, inspekcji, rewizji i każdej innej formy ograniczenia i pozbawienia wolności i praw niezbywalnych i przymusowej opieki medycznej, ze szczepień, testów molekularnych, testów antygenowych, testów serologicznych, testów śliny, testów nosowo-gardłowych, inwazyjnej praktyki medycznej, bez wolnej i świadomej zgody, wszelkich testów i narzędzi znanych i nieznanych, niewymienionych w niniejszym dokumencie, przeznaczonych do pobierania próbek organicznych, materiału genetycznego et similiam et imzonans, z ostracyzmu, oszustwa, przestępstwa et similia, wszelkie formy, sposoby, struktury i metody pożyczki hipotetycznej, finansowania, manka, kredyty, odsetki, obciążenia, gwarancje, rejkojmy, inwestycje, et similia, et imzonans, konfiskaty majątku, szkody majątkowej i lub jakiekolwiek inne szkody naruszające absolutną integralność i godność wymienioną w sile ja jestem żywych i wolnych mężczyzn i kobiet. Dlatego też respondenci, jeżeli mieliby trwać w działaniu w imieniu na rzecz przejętego podmiotu, który został unieważniony, anulowany i odsunięty przez OPPT 1776, powodując żywym i wolnym mężczyznom, kobietom i dzieciom jakąkolwiek szkodę, tak jak tutaj ustalono, będą za to w pełni odpowiedzialni indywidualnie, z nieograniczoną odpowiedzialnością majątkową i osobistą. Takie działania mogą skutkować działaniami prawnymi przeciwko pozwanym zgodnie z jednolitym kodeksem handlowym UCC, paragraf 1, 305, w tym, ale nie tylko, w odniesieniu do rzeczy pozwanych, również w przypadku, gdy bardzo poważne przestępstwo znieważenia żywej istoty ludzkiej w żywym ciele z ciała, kości i krwi żywych i wolnych mężczyzn i kobiet z ziemi, założycieli przywódca nowej ziemi wyłonionych z mocy i pod przywództwem ja jestem, jest dalej popełniane. Działanie w najpełniejszym zakresie, zgodnie z prawem handlowym UCC, paragraf 1, 103, zgodnie z porządkiem publicznym, The One People Public Trust 1776 Procedure, jako indywidualne podmioty, bez rządowej korporacyjnej siatki bezpieczeństwa w ramach waszej pełnej, nieograniczonej odpowiedzialności finansowej i osobistej, pod karą krzywoprzysięstwa i oszustwa, w uprzedzeniu i hańbie przed pierwszym stwórcą i przez naturalne, uniwersalne, boskie, wieczne prawa i prawa wolnej woli. Obalenie wszystkich dokumentów procesowych złożonych przez The One People Public Trust jest ważne tylko wtedy, gdy jest zaprzysiężony i należycie zweryfikowany w ciągu 15 dni od otrzymania pod karą krzywoprzysięstwa i oszustwa oraz przed pierwszym twórcą. W oparciu o powyższe stwierdzam, że zasady składania oświadczeń są zgodne z prawem. Każdy żywy mężczyzna i każda żywa kobieta są świadkami, że fundamentem prawa i handlu jest mówienie prawdy, całą prawdy i tylko prawdy. 2. Prawda jako ważne oświadczenie rzeczywistości jest władcą w handlu. 3. Nieobalony afidawit jest prawdą w handlu. 4. Nieobalony afidawit ma działanie wyroku w handlu, jest prawem i jest na mocy prawa. 5. Każdy żywy mężczyzna i każda żywa kobieta będą mogli ustalić sprawiedliwie odszkodowanie równe szkodom poniesionym i przez wprowadzenie go w ich afidawit przyznać jemu moc prawną. W
Wszyscy żyjący mężczyźni i kobiety powinni otrzymać odszkodowanie w sposób zgodny z prawem. Jeśli nie ma odszkodowania lub jeśli odszkodowanie zostało obalone, wtedy możesz stworzyć odszkodowanie dla siebie i nadać mu wiarygodność poprzez wyrażenie go w swoim oświadczeniu affidavit. Ład korporacyjny opiera się na komercyjnym affidavit, komercyjnych kontraktach, komercyjnych powiązaniach et similia et idem sonans. Na podstawie tego, co zostało przedstawione, ja jestem, stwierdza, że polski system prawny jest zgodny z powszechnie uznanymi normami prawa międzynarodowego, zgodnie z artykułem 9 Konstytucji RP, a zatem z prawem zwyczajowym, jednolity kodeks handlowy Uniform Commercial Code i ustawą o admiralicji. Czy to prawda? Tak? Jeżeli nie, obal to. 2. Uniform Commercial Code wywodzi się z kodeksu admiralicji i prawa zwyczajowego jako taki, działa na podstawie prawnej i jest uznany przez wszystkie państwowe organizacje korporacyjne. Czy to prawda? Tak? Jeżeli nie, obal to. Rzeczpospolita Polska jest spółką prywatną zapisaną do SEC, Securities and Exchange Commission, jako Poland Republic of, pod numerem CIK 00007-9312. Czy to prawda? Tak? Jeżeli nie, obal to. Każda firma, korporacja jest spółką prywatną zarejestrowaną w USA z nadanym numerem DUNS. Idem sonans. Czy to prawda? Tak? Jeżeli nie, obal to. Rzeczpospolita Polska, Poland Republic of Poland, et similia, jest przyjęta i przejęta i wykluczona przez procedurę OPPT. Czy to prawda? Tak? Jeżeli nie, obal to. Polityka jest bezpośrednio pod wpływem interesów ekonomicznych, finansowych oraz jest podporządkowana do władzy decyzyjnej spółek handlowych, zwanych również korporacjami czy holdingami, et similia et idem sonans. Czy to prawda? Tak? Jeżeli nie, obal to. Ministerstwa i organy sektora publicznego są zarejestrowane w holdingu Dun & Bradstreet jako spółki cywilne i mają przyznany cyfrowy kod zwany DUNS. Czy to prawda? Tak? Jeżeli nie, obal to. Akt urodzenia, zgłoszenia urodzenia noworodka, żywego, jest związany ze spółką handlową Poland Republic of. Czy to prawda? Tak? Jeżeli nie, obal to. Zgłoszenie narodzin zostaje przekazane wszystkim departamentom, organom prywatnym wcielonym do Poland Republic of et similia et idem sonans i jest do niego przydzielona obligacja o wartości walutowej, która zapewnia wypłacalność spółki. Czy to prawda? Tak? Jeżeli nie, obal to. Obligacja wyemitowana na podstawie aktu urodzenia i związana ze zgłoszeniem urodzenia noworodka żywego, które pochodzi z cestui quae vi, de facto jest funduszem. Czy to prawda? Tak? Jeżeli nie, obal to. Obligacja jest połączona z nazwą urodzonego noworodka żywego, która jest wpisana w akcie urodzenia poprzez nazwisko i imię lub inne diminutio, dużymi literami. Czy to prawda? Tak? Jeżeli nie, obal to. Wartość homo vivo in spiritus bez świadomej zgody jest połączona do osoby fizycznej, prawnej i jest podstawą funduszu inwestycyjnego, przez który Poland Republic of przywłaszcza sobie i sprzeniewierza nieograniczone zasoby żywego człowieka. Czy to prawda, tak? Jeżeli nie, obal to. Każdy homo vivo in spiritus jest niezależny od wszelkich praw, z wyjątkiem praw naturalnych, praw uniwersalnych, praw wiecznych i wolnej woli. On nigdy nie jest związany jakimkolwiek podmiotem stworzonym przez swoich bliźnich bez jego zgody. Czy to prawda? Tak? Jeżeli nie, obal to. Jako sztuczna osoba, każdy rząd jest w stanie się kontaktować i współdziałać jedynie z inną sztuczną osobą. Wynika z tego, że prawnie żaden rząd, tak jak żadna ustawa stworzona przez człowieka, żaden podmiot rządowy czy kwestia prawna, sądowa et al., nie może odnieść się do czegoś innego niż spółka czy sztuczna osoba i lub do umowy pomiędzy tymi podmiotami.
nigdy w stosunku do homo vivo in spiritus. Czy to prawda? Tak? Jeżeli nie, obal to. Homo vivo in spiritus jest dominus, po łacinie panem, swojego ciała. Z tego względu postacie, osoby, osoby fizycznej, fikcje prawne, podmiotu prawnego et similia et idem sonans, wymienione i używane jednostronnie przez spółki, które odnoszą się do poszczególnych jednostek, pochodzą z nazwiska i imienia dużymi literami i lub inne diminutio i nie reprezentują żywego homo vivo. Czy to prawda? Tak? Jeżeli nie, obal to. Ja jestem homo vivo in spiritus, wolny od umów i lub jakiejkolwiek rodzaju ograniczeń z Rzeczypospolitą Polską, Poland Republic of, zarejestrowaną pod numerem 00000793 12, of CIK, czyli na giełdzie papierów wartościowych, stolicą apostolską, rządem federalnym Stanów Zjednoczonych Ameryki, Stany Zjednoczone i równoprawne podmioty międzynarodowe. Czy to prawda, tak? Jeżeli nie, to obal. Wszystkie dokumenty wystawione przez władze administracyjne na osobę fikcyjną, prawną, znaną jako duże litery, nazwisko i imię, nazwisko i imię i inne, są wystawione przez korporację Polska Republika alias Republika Polska alias Rzeczpospolita Polska et similia et idem sonans i są wykluczone i nie są reprezentacją homo vivo in spiritus. Czy to prawda? Tak? Jeśli nie, to obal to. Każdy mężczyzna, każda kobieta i każde dziecko urodzeni vivi et in spiritus, gdziekolwiek na ziemi, korzystają z pierwszej zasady życia, przechowują niezbywalne i nienaruszalne prawo do życia tak, żeby istnieć według jedynego prawa naturalnego, uniwersalnego, wiecznego i wolnej woli. Czy to prawda? Tak? Jeśli nie, obal to. Jakikolwiek homo z krwi i kości, człowiek żywy, jest duszą w żywym ciele, może odwołać lub odmówić zgody na bycie rządzonym i istnieje wolny od kontroli i prawnych ograniczeń wszystkich jurysdykcji na poziomie niższym niż najwyższa siła porządku prawo uniwersalne. Czy to prawda, tak? Jeśli nie, obal to. Ja jestem wieczna istota cielesna, również postrzegana jako Sławomir Szczepan Cierocki, żywy człowiek. Czy to prawda? Tak? Jeżeli nie, obal to. Cała ziemia jest terra nullius, zatem należy do homo vivo in spiritus z krwi i kości. Czy to prawda? Tak? Jeśli nie, obal to. Proces ja jestem, wyrażony w pisemnej formie przez homo vivo, jest pierwotnym i absolutnym źródłem uzasadnionego prawomocnego prawa nowego paradygmatu, new paradigm. Czy to prawda? Tak? Jeżeli nie, obal to. Kiedy mężczyzna czy kobieta oświadcza własny stan homo vivo et in spiritus, żywego człowieka w duchu, odzyskuje swoje imię, swoje ciało, swój umysł i duszę. Wszelkie i wszystkie fundusze, zadeklarowane lub nie, stworzone na fałszywych założeniach, przestają istnieć. Czy to prawda? Tak? Jeżeli nie, obal to. Każdy bank centralny emituje walutę w formie długu poprzez działanie systemów bankowych opartych na pasywach. Seniorat bankowy, renta mennicza. Czy to prawda, tak? Jeżeli nie, to obal. Uniform Commercial Code, UCC, jest własnością Eternal Essence, Embodied, wieczna esencja wcielona. Czy to prawda, tak? Jeżeli nie, obal to. Eternal Essence Embodies, wieczna esencja wcielona, jest beneficjentem funduszu One People i BIS, Bank for International Settlement, Banku Rozrachunków Międzynarodowych. Czy to prawda, tak? Jeśli nie, obal to. Powstałe i powstające z coraz większą ingerencją technologie i lub praktyki konstrukcyjne, medyczne, naukowe, kulturalne, polityczne, artystyczne, żywnościowe, bio-nieetyczne, et al., które w sposób jawny i lub widoczny naruszają, krzywdzą i podważają absolutną integralność nie tylko homo vivo in spiritus, łacińskie żywego człowieka w duchu,
wygenerowaną i wyrażoną poprzez Niego wartość, również każdą inną formę żyjącą na ziemi, życia zwierzęcego, roślinnego, mineralnego, energetycznego, niebezpiecznie prowadzą do przyspieszonej i nie do zatrzymania katastrofy geoenergetycznej. Czy to prawda? Tak? Jeśli nie, obal to. Prawo jazdy, dowód osobisty, akt małżeństwa, akt ślubu, akt związku cywilnego, akt urodzenia, karta zdrowia, paszport zdrowia, zezwolenie notarialne, wiza, paszport, et similia, et idem sonans są ważnymi dokumentami w ramach tylko i wyłącznie korporacji. Czy to prawda? Tak? Jeżeli nie, obal to. Z coraz większą pilnością technologie i praktyki strukturalne, medyczne, naukowe, kulturalne, polityczne, artystyczne, rolnicze, żywieniowe, pozornie biologiczno-etyczne i inne, które w sposób jawny i podprogowy naruszają i krzywdzą i zagrażają absolutnej integralności nie tylko żywej istoty ludzkiej in spiritus i wartości, które ona wytwarza i wyraża, ale także prowadzą każdy inny przejaw życia ziemskiego, czy to zwierzęcy, roślinny, mineralny, energetyczny, w niebezpiecznym kierunku przyspieszonej, niepowstrzymanej katastrofy geoenergetycznej. Czy to prawda? Tak, jeżeli nie, obal to. Zgodnie z faktami, poszanowanie godności jest największym źródłem moralności, a każdy zamach na istotę tego przymiotu człowieka, jakim jest możliwość realizowania świadomie autonomicznych celów własnej wolności, jest pogwałceniem prawa naturalnego, pogwałceniem praw człowieka, gdyż automatycznie pozbawia go możliwości swobodnego korzystania z jego przyrodzonych i niezbywalnych praw. W zaistniałym stanie faktycznym, gdyby oskarżeni nadal wykonywali czynności w imieniu wykonanego, unieważnionego podmiotu, wyrządzając krzywdę żywym ludziom, w sposób przedstawiony w niniejszym dokumencie, ponosiliby za to bezwzględną odpowiedzialność indywidualną i nieograniczoną. Czyny te stanowią podstawę do podjęcia działań prawnych przeciwko pozwanym, w tym między innymi do przejęcia nieruchomości pozwanych. W tym stanie faktycznym wobec istniejącego obowiązku staranności, wobec współwystępowania czynów niedozwolonych, wobec możliwości wystąpienia w przyszłości czynów niedozwolonych z tym, który został tutaj zarzucony oraz w ramach zgodnej z prawem samoobrony jako prawa przyrodzonego i bezwzględnego, powołuję się na wyłączną odpowiedzialność adresatów niniejszego zawiadomienia. Każdego, kto twierdzi, że sprawuje urząd, pełni funkcję, rolę, stanowisko od dnia 11 listopada 2021 roku w odniesieniu do faktów należycie przedstawionych w niniejszym oświadczeniu w odniesieniu do przyszłych, obecnych i przyszłych czynów oraz osób towarzyszących w ich popełnieniu. Zgodnie z faktami i środkami tej egzekucji prawa masz natychmiastowy moralny obowiązek, aby odpowiednio poinformować i zabezpieczyć wszystkie zaangażowane strony przed oszustwem przedstawionym w tym dokumencie, ponieważ jest to publiczny i zgodny z prawdą dokument o praworządnym porządku i niepodważalnej mocy prawnej. Ad substantiam, z dniem bieżącym, to jest 11 października 2021, powiedzmy, że dzisiaj jest 30 października, więc z dniem dzisiejszym, 30 października, postępowanie naprawcze jest kontynuowane. Zgodnie z dokumentami 20.12.09.60.74, zgodnie z kodeksem jednolitym handlowym, paragraf 1 103, paragraf 1 202 i paragraf 1 309. Nemini officium sum damnosum essen debet, juris error nulli prodest, difficultas non vitlat actus. Error irius nocet, facti non nocet, dimindium facti qui copeti habet, bis pecet qui crimen. Negat fraus omnia cor rumpit bona fides exigit ut quod conventit fiat. Cessante causa cessat. Effectus consuetudo optima legum interpres contra legem facti
facit ou quid it facit quod lex prohibet. Correctoriale lega sunt stricte interratendae dictea est injuria quod fit non iure. Connexa habentur pro uno de suo non de alieno iuro qui soque agere oportet aque cortis dolus. Emptori non onitur grave est fidem fallere. Contra scriptum testimonium non scriptum non fertur. Ubi non est iustitia, ibi non potest essa ius. Wprowadzanie w błąd lub celowe jednostronne wprowadzanie w błąd jakiejkolwiek rodzaju informacji przekazywanych za pomocą niniejszego świadczenia będą uznawane za krzywoprzysięstwo przez fałszywe zeznania i będą surowo karane. Niekonsensowne i nienegocjowalne utrzymanie przekazywania i przetwarzania danych, jak również wszelkie działania niepożądane wobec fikcji prawnej Sławomir Szczepan-Cierowski. I nie jest dozwolone żadne działanie, które powołuje rzeczywistą szkodę dla homo vivo in spiritus deklarującego ten akt. Qui tacet consentire videtura. Czas to nie pieniądz, czas to sztuka. Czas jest atmosferą umysłu. Czas to nie ilość, a doświadczona jakość. Czas jest uniwersalnym czynnikiem synchronizacji. Czas wcale nie jest liniowy, a fraktalny i holograficzny. Czas wcale nie jest tym, w co kalendarze i zegary chciały, abyśmy uwierzyli. Podobnie jak gęstość, czas jest niewidzialną, fundamentalną zasadą wszechświata, która wpływa na przestrzeń. Właściwe zrozumienie czasu naturalnego otwiera nas na rozległe królestwo, synchroniczność i porządku synchronicznego tutaj. Znajdziemy nowe rozwiązania dla wyzwań, przed którymi stoimy zarówno indywidualnie, jak i globalnie. Prawda jest unikalna i wieczna. Prawda zawsze tam była i zawsze tam będzie. To nasza percepcja musi być z nią zestrojona. Użycie poniższego, dobrze, już dalej nie będę czytał. To by było na tyle. Affidavit. Oświadczenie prawdy absolutnej. Ja jestem Ładogniew. Namaste. Zdrawiam wszystkich.